Hejka, tutaj Marta z bloga codziennie.fit.pl i dzisiaj mam dla Was świetny, kompleksowy trening na całe ciało, żeby wzmocnić mięśnie, spalić trochę kalorii, żeby ta sylwetka wyglądała po prostu ładniej i była silniejsza. Co więcej, ten trening nie trwa długo i nie musi wcale trwać, mimo to jest efektywny, więc nie bójcie się tego, że nie trwa godzina i przez to będzie będzie mało efektów. Nie będzie, będzie dużo efektów, a stracicie mało czasu. To co? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie o tym, żeby jak zwykle zrobić rozgrzewkę przed, a my zaczynamy. Hejka, witam Was na moim treningu na całe ciało. Składa się on tylko z 5 ćwiczeń. Każde z nich robimy przez 30 sekund, potem chwila przerwy i powtarzamy je od nowa. Te ćwiczenia są tak skonstruowane, żeby pracowało całe Wasze ciało, wszystkie Wasze mięśnie, wzmacniało całe ciało, więc na pewno się przyda i mimo tego, że jest krótki, to na pewno będzie bardzo skuteczny. Ok, zaczynamy. Każde ćwiczenie będę pokazywała na bieżąco. Pierwsze ćwiczenie, skip A. 4 razy, 1, 2, 3, 4, schodzimy na dół i 4, 1, 2, 3, 4, bieg w podporze i z powrotem. To ćwiczenie jest bardzo intensywne, więc robimy je mega szybko. Ok, zaczynamy. Czas, start. Super i na dół. Staraj się kolana podnosić bardzo wysoko. Kiedy jesteś w podporze, całe ciało napięte, tak jak przy desce, brzuch utrzymuje. Super. Pracujemy. I ostatnie. Super. Kolejne ćwiczenie znacie bardzo dobrze z moich treningów, ale trochę podkręcone. Najpierw robimy wypad i teraz w wypadzie unosimy lekko nogę. I dopiero wracamy. Dlaczego to robimy? Dlatego, że dzięki temu pracuje mięsień pośladkowy, pośladki wyglądają dużo lepiej. Najpierw na pierwszą stronę 30 sekund, potem na drugą. Czas, start. Wypad, noga i powrót. To ćwiczenie wykonujesz wolno. Odpoczywasz w tym czasie. Nabierz oddechu. Pamiętaj o tym, żeby ciężar ciała był raczej przeniesiony na pięte nogi. Nie na kolano, noga z tyłu prosto, nie musisz jej podnosić bardzo wysoko, może być minimalny ruch, chodzi o to, żeby ten mięsień pracował. I ostatni, raz, hop i wracamy, ekstra, rozluźniamy nogi, hop, hop, okej, okej. I teraz druga strona, zaczynamy, idziemy z tymi pośladkami, 3, 2, 1 i hop, super. Nie musi być szybko. To ćwiczenie ma być wykonywane dokładnie. Tu szybkość nie ma znaczenia. Powinnaś czuć przenoszenie nogi, jak ciągnie pośladek. To dobrze, to znaczy, że pracuje, robi się silniejszy. Przy okazji pracują mięśnie czworogłowe nóg, czyli uda, z przodu, z tyłu też, łydy, wszystko. I ostatnie, hop, hop i wracamy. Ekstra. Kolejne ćwiczenie, trochę hardkorowe, dam radę. Pół barpi, czyli tylko w tą stronę, nie wyskakujemy do góry. Teraz pompka, 4, podciągania kolan i dopiero powrót. I od nowa. Hop, hop, raz, dwa, trzy, cztery i wracamy. Ok, mam nadzieję, że jesteś gotowy, gotowa. Zaczynamy, czas, start. Hop. Pompeczka, raz, dwa, trzy, cztery i wracamy. I znowu, hop, pompeczka, raz, dwa, trzy, cztery i powrót. Pamiętaj o tym, żeby trzymać mocno brzuchem całe ciało. Przy pompce mocne, napięty brzuch, plecy i ostatni, pamiętaj, dajesz radę, raz, dwa, 3, 4 i hop. I jak szybko zleciało, prawie nie poczułeś, że w ogóle coś robiliśmy. I ostatnie ćwiczenie, ukochane przez wszystkich, decha, ale nie taka zwykła. Najpierw jedna ręka, druga, noga i noga. Ok, 30 sekund, ostatnie ćwiczenie, potem chwila przerwy. Czas, start. Wyciągamy jedną rękę. Ciało prosto, mocno trzymasz. Noga. I druga noga.
Super. I jeszcze raz. To ćwiczenie wykonujemy wolno. Pamiętaj, żeby oddychać. Nie musisz gadać tak jak ja. I znowu. Mocno trzyma brzuch. Trzymają pośladki, nogi, ręce. Ostatni raz. Druga ręka, noga i druga noga. Super. Wstajemy i maszerujemy przez minutę. Maszerujemy, odpoczywamy sobie, napijmy się wody. Staramy się, aby trochę te nogi jednak pracowały. Podnosimy je trochę do góry, żeby był taki odpoczynek aktywny. Uspokajamy oddech i będzie wszystko ok. Kontrola. Jeszcze mamy chwilę czasu. Wszystko działa tak, jak należy. Ok. Odpoczywamy sobie. Napij się wody. I luz. Tup, tup. Ok. Myślę, że możemy zaczynać. Przypominam, ty dalej idź w miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery. I na dole. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy. Czas start 30 sekund. Już. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Na dół. Ekstra, góra. Dół. Świetnie. Przy tym ćwiczeniu pracuje całe ciało. Dosłownie całe. Super. Jeszcze trochę. Wytrzymaj. I ostatni na dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Super. Kolejne ćwiczenie. Wypad i pompowanie pośladków. 3, 2, 1, start. Hop. I wracamy. Pamiętaj, to ćwiczenie może być wolno. Odpocznij sobie. Patrzymy w przód. Dzięki temu zachowujemy odpowiednią sylwetkę do tego ćwiczenia. Hop. Jeśli się gibasz, postaraj się mniej schodzić na dół, tak żeby móc utrzymać równowagę. Świetnie. Jeszcze trochę. Pompujemy. I ostatni. Super. Strzepujemy nogi, jak zwykle z mantą. I druga noga. Jej. 3, 2, 1 i hop. Hop. I wracamy. I góra. Jeśli ta noga nie może być uniesiona całkiem prosto, uniesie ją chociaż trochę. Nie musi być bardzo dużo. Jeśli trudno ci utrzymać równowagę, spróbuj dać ręce do przodu, czyli hop, hop i wracamy, będzie łatwiej. Hop i wracamy. Cały pośladek pracuje. I ostatnie. Super, bardzo dobrze ci idzie. Czas na kolejne ćwiczenie. Wasze ulubione. Burpees, pompka. Raz, dwa, trzy i cztery. I wracamy. Przygotuj się. Trzy, cztery i czas start. Hop. Pompeczka. Kolano, 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 kolano. I znów hop. Wracamy, oddychaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Napięty brzuch. Nie dawaj pupy do góry. Linia prosta, całe ciało. Super. Na pewno czujesz już, jak pracuje brzuch, ręce, nogi, wszystko działa. Jak maszyna. Hop, ostatnie. Dwa, trzy i cztery. I hop, świetnie. I ostatnie ćwiczenie, decha. Przypominam, ręka, ręka, noga, noga. Po co to ćwiczenie? Ćwiczymy nie tylko ręce, ale właśnie też pośladki poprzez ten ruch nogi. To strasznie dobrze kształtuje pośladki i podnosi je do góry, jeśli chcecie osiągnąć taki efekt. 3, 4, start. Ręka, super. Rób to wolno, ale żeby całe ciało pozostało w maksymalnie prostej linii. Wiem, że już trochę bolą ręce, ale damy radę. Ostatnie ćwiczenie i przerwa. Ręka, super. Ręka, noga. Noga, ekstra. Brzuchem trzymaj. Napnij brzuch. 3, 2, ostatnie, drugie powtórzenie.
dwa, noga i noga. Super. Wstajemy i maszerujemy. Jeśli masz siły, czujesz, że ten trening w ogóle ci nie męczy, truchtaj. Można truchtać, można chodzić. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Łyk wody. Już prawie koniec. Bardzo krótki, intensywny trening, ale dużo daje właśnie przez to, że po pierwsze działa na większość partii mięśniowych, a po drugie dlatego, że ma też cechy treningu cardio, czyli nasze serce zaczyna pompować szybciej, my zaczynamy spalać trochę kalorii przy tym treningu, więc bardzo dobrze działa. Oprócz tego u niektórych poprawi też na pewno kondycję, dzięki czemu będą mogli robić mocniejsze treningi, dłuższe treningi i w ogóle będzie git malina. No. Jeszcze chwila i przechodzimy znów, przypominam, skip A i bieg po podporze. 3, 4, gotowi i start. Raz, dwa, trzy, cztery, super, dół. Góra, super. Ekstra. To jest świetne ćwiczenie, które jest ćwiczeniem typowo cardio. Spalamy kalorie, budujemy kondycję, poprawiamy stan naszego układu oddechowego i ostatnie, raz, dwa, trzy, cztery, super i ciśniemy. Ekstra. Kolejne ćwiczenie, wypady i pompowanie pośladków, ponieważ teraz modne są pośladki Kim Kardashian, więc ok, będziemy miały takie. Trzy, cztery, start. Noga w przód, noga w tył i wracamy. Noga w przód, noga w tył i wracamy. Pamiętaj, ciężar ciała, napięcie, kolano stara się nie wychodzić poza linię palców. Jeśli już wychodzi, to tylko pilnuj tego ciężaru, napięcie. To chroni twoje kolana przed kontuzjami. Hop, ekstra. Powoli robimy. I ostatnie. Hop, okej. Okay. Strzepujemy nogi. No, będzie wycisk. Druga noga. Trzy, cztery, start. Hop, hop i wracamy. Ekstra. Hop, hop i wracamy. Mi się już robi gorąco. Chyba tobie też, mam nadzieję. A jak nie, no to źle. To następny trening będę musiała nagrać mocniejszy. Więc mam nadzieję, że tak ci się robi. Hop, powolutku. Każdy swoim tempem. Ważne, żeby dobrze wykonać ćwiczenie technicznie, a nie na szybkość. I ostatnie dwa. I ostatni. Hop, hop, hop. I wracamy. Ekstra. Połowa za nami. Kolejne. Jedziemy. Pół barki. Przygotuj się. Weź oddech. Ok, ja wziąłem za ciebie. Możemy zaczynać. Trzy, cztery i hop do tyłu. Pompeczka. Raz, dwa. Trzy, cztery, super, hop. I znowu hop do tyłu. I pompujemy. Będziemy miały mocniejszy biceps niż nasi chłopacy. A jak ćwiczą z nami chłopacy, to wy też będziecie mieli mocny biceps. Hop, hop. Przy okazji brzuch. I nogi. I w ogóle całe ciało. Więc spoko deal, opłaca się. Hop, hop. I ostatnie powtórzenie. Hop, hop. Pompka. Raz, dwa. 3, 4, ekstra. Ostatnie ćwiczenie i koniec tego treningu. Ok, przypominam, deska, ręka, ręka, noga, noga i będzie git. 30 sekund, czas, start. Powoli robimy, skupiamy się na tym, patrzymy w podłogę. Nie unosimy nogi za wysoko, żeby nie doprowadzić do złego ustawienia kręgosłupa i lędźwi. Hop. Hop, super. Powinieneś czuć brzuch pracujący mocno, zwłaszcza w dolnej części, która jest cięższa do wytrenowania. Hop, hop. Ostatnie powtórzenie będzie. I ostatnie. Raz, dwa, trzy i cztery. Hurra! Przeżyłeś trening. Teraz standardowo, jeśli chcesz więcej treningów,
subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco. A ja się żegnam. I piątka, że ci się udało. Pum.